Witam ponownie w audycji Edyta Czyta. Dzisiaj polecam książkę pod oryginalnie brzmiącym tytułem Gnój Wojciecha Kuczoka. Ten tytuł to pierwsze moje spotkanie z autorem i już mogę się zarzec, że na pewno nie ostatnie. A co ciekawego o samym twórcy? Wojciech Kuczok to rodowity Ślązak, co także widać w jego powieści, ale przyznać trzeba, że jest to pozytywny widok. Nawet przeciwnicy Gwary Śląskiej nie powinni mieć powodów do narzekań ze względu na niewielkie wtrącenie dodające smaku, a nieciąg Gwary zrozumiały tylko dla wybranych. Wojciech Kuczok to przede wszystkim prozaik, poeta, ale też scenarzysta i krytyk filmowy. Z ciekawostek można wspomnieć o tym, że autor to kibic ruchu Chorzów, członek honorowego Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 i 2015 roku, prywatnie mąż Agaty Pasen i przyszły tatuś. Do tejże pasjonującej pozycji dotarłam poprzez rekomendację jej tytułu przez wydawnictwo Archipelagi na okładce jednej z ich książek. Przyznać trzeba, że była godna polecenia i bardzo się cieszę, że dołączyła do grona, już dość sporego, przeczytanych przeze mnie książek i co więcej, należy do tych, o których jeszcze przez jakiś czas się pamięta. Dlaczego warto sięgnąć po ten tytuł? Otóż zawarta w nim treść jest bardzo życiowa i pouczająca. Chociaż już na wstępie autor zastrzega sobie, że wszystkie postacie i wydarzenia z powieści są fikcyjne. Jak dla mnie to duży minus, gdyż w domyśle każda książka, oprócz literatury faktu, reportażu bądź biografii, jest z natury fikcyjna. A przypominanie o tym już na samym początku może wielu czytelników zniechęcić, wybijając z nastroju dokładnie tak, jakby przed każdym filmem dziejącym się w odległej galaktyce widniałaby informacja, że to się nie wydarzyło i tak sobie fantazjujemy. Ale nie ma co się tam poddawać. Trzeba tę książkę przeczytać mimo tego. Akcja powieści toczy się w jednym ze śląskich miasteczek na przełomie trzech pokoleń rodziny K. Tak, rodziny K, bez rozwinięcia nazwiska bądź nazwy, co daje spore pole do popisu wyobraźni i określania rodziny w kontekście ich poczynań. W pierwszej części pokrótce poznajemy korzenie tejże rodziny, najstarszych jej członków, którym żyć przyszło w czasie wojny i którzy to mieli w sobie coś ze szlachetności. Później przychodzi czas na kolejne pokolenie, starego K i jego rodzeństwa, z którego tylko on zdecydował się na założenie rodziny, poślubił kobietę, którą bardziej tolerował niż kochał. I z tych dwojga wyłania się nasz bohater, jego dzieciństwo, jego myśli, poczynania i postrzeganie świata, jego lęki i pragnienia. A zakończenie to najwłaściwsze podsumowanie ich życia, dlatego tym bardziej zaskakujące. Gdybym miał określić tę powieść jednym słowem, to powiedziałabym, że to książka dziwna. Rozwijając to, dodałabym, że ma w sobie pełno sprzeczności. Obrazy w niej przedstawione czasem aż wykraczały poza moją wyobraźnię, zaskakiwały mnie negatywnie, ale nie ze względu na sposób ich przedstawienia, ale na ich treść. Są proste w przekazie, a bolą ze względu na swoją dosadność. Książkę czytałam, uwaga, w 2 dni, mimo że liczy sobie ponad 200 stron, ale jak się już zacznie czytać sam początek, litery szybko układają się słowa w zdania, a te w rozdziały i już koniec. Ale wszystko jest jasne, od A do Z. Mamy przedstawione losy rodziny od początku aż po koniec jej historii. Całość ze sobą bardzo dobrze współgra. Czytelnik może sobie wszystko po kolei poukładać. Zdarzenia przedstawione są chronologicznie. Książka daje nam prosty przekaz, który zrozumiały jest dla każdego, ale mimo tego nie czuć banalności. Opowieść autora ma w sobie to coś, co naznacza tę książkę wyjątkowością. Ze względu na powyższe, jak najbardziej jest to kolejna pozycja, którą mogę polecić. Uważam, że historia przedstawiona tutaj jest uniwersalna, warta przeczytania zarówno przez młodych, jak i przez osoby starsze, dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Tylko ostrzegam, że czasem faktycznie warto przez moment wyłączyć swoją wrażliwość, bo w niektórych miejscach pewne zdarzenia potrafią wstrząsnąć człowiekiem. Czytając tę książkę miałam wrażenie, że jestem fizycznie obok bohaterów i czułam tą niemoc, której świat toczy się swoim torem, a mi jest dane tylko się temu przyglądać z boku. Podsumowując, książka Gnój autorstwa Wojciecha Kuczoka to specyficzna pozycja. Nie da się przejść koło niej obojętnie i bez emocji. Nie potrzeba nie wiadomo jak dużej determinacji, żeby po tę książkę sięgnąć i ją jak najszybciej przeczytać, bo czyta się praktycznie sama. Proste słowa, klarowność sytuacji, a zarazem historia warta poznania, zapamiętania ku przestrodze. Zachęcam jak najbardziej. Myślę, że nie pożałujecie. Jeszcze dodam, że Wojciech Kuczok za książkę Gnój otrzymał nagrodę Nike w 2004 roku i w tym samym roku na bazie tejże książki powstał scenariusz do filmu Pręgi.
Na koniec oczywiście serdecznie zapraszam do przeczytania książki pod tytułem Gnój Wojciecha Kuczoka oraz życzę wielu owocnych polowań na tytuły, które odmienią Wasze życie albo po prostu zmienią sposób patrzenia i zostawią Was coś naprawdę cennego. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnej audycji serii Edyta Czyta.